Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj zdradzę Wam, jak zrobić perfekcyjne sweterkowe zdobienia. Jak osiągnąć efekt wypukłych zdobień, a jednocześnie takich zwartych, małych elementów, nie rozpływający się lakier po całej powierzchni. Jak zrobić to, żeby ten wzór był fajnie widoczny, odbijał się od koloru bazowego, a jednocześnie był w tym samym kolorze. Dzisiaj zdradzę Wam wszystkie te triki, jak ja wykonuję moje sweterki i zachęcę Was do tego, żeby sweterki robić nie tylko w tych zimowych stylizacjach, czyli typowo wzoru swetra, czy później śnieżynkowych, ale w zupełnie różnych. Jesienią mamy całe pole do popisu, pojawiły się takie różne z motywami liści, to przepięknie wygląda. Ja dzisiaj pokażę Wam kompozycję w ogóle. To jest wzór niezwiązany ani z zimą, ani z jesienią, ale po prostu fajnie wygląda w efekcie sweterka. Więc za moment zobaczycie, jak takie zdobienia wykonać. Konieczne jest opanowanie po prostu tej metody, bo ona wraca już od lat, gdy na dworze robi się troszkę chłodniej i sweterki wracają, więc warto wiedzieć, jak wykonać je perfekcyjnie, trwale i w fajnym efekcie. Będziecie potrzebować kilku podstawowych elementów, czyli kolor bazowy, ja dziś wybrałam sobie przepiękny róż 380 numer. Będziecie potrzebować koniecznie proszku akrylowego, obowiązkowy element. Co ważne, wybierajcie ten, który jest transparentny, ponieważ on da Wam najfajniejszy efekt. Przyda się odrobina koloru białego i za chwilę wyjaśnię dlaczego. I efekt matu, czyli top. Może to być klasyczny velvet top, który pokazałam Wam na tych stylizacjach dodatkowych. Pojawią się też zbliżenia, ale fajnie też wygląda wersja z holodrobinkami, również matowa, którą pokażę Wam na dzisiejszej stylizacji, więc różne wersje matu mogą Wam się przydać. I co jeszcze ważne, cienki pędzelek, żeby te sweterki namalować, a dzisiaj również mała odrobina błysku. To jest kolor złoty z fleszowymi drobinkami numer 330, więc bardzo fajnie odbija światło. I to właściwie wszystkie produkty, których dziś będziemy używać. Tutaj jeszcze alarmuję dla wszystkich fanek projektu La Kierowniczka Inspiruje, który troszkę już wygasł. Mam nadzieję, że uda mi się zmotywować i zrobić reaktywację. No słuchajcie, to jest idealny moment, żeby poćwiczyć troszkę i te zdobienia zrobić, bo sweterki to jest mega fajna zabawa, po prostu malując te sweterki. Jest milion różnych kompozycji, więc bierzcie pędzle w dłoń, malujcie i wrzucajcie oczywiście na Instagrama, używając hashtag lakierowniczka inspiruje, żebym mogła Wasze sweterkowe prace sobie obejrzeć. Więc koniecznie proszek akrylowy, kolor bazowy, kolor biały i matowy top i bierzemy się do pracy, zaczynamy malować sweterki. Przypomnę Wam jeszcze, że na produkty Słowianka macie kod rabatowy w opisie i tam też umieściłam wszystkie użyte dzisiaj produkty, żebyście sobie mogły ewentualnie przyjrzeć się im z bliska. No to zaczynamy malowanie jesiennych sweterków. Zaczynamy sobie od aplikacji koloru. Wybrałam kolor 380 Lipstick, to jest taki chłodny odcień koloru różowego. I aplikujemy sobie najpierw pierwszą warstwę koloru i utwardzamy w lampie. Aplikujemy sobie również drugą warstwę, tak żeby uzyskać pełne krycie koloru bazowego. I możecie sobie zobaczyć, jak w dwóch warstwach wygląda ten kolor 380, chłodny odcień różu. W tym momencie aplikujemy top. Co ważne, jest to top matowy. Ja we wszystkich zdobieniach, które za moment Wam pokażę, używałam klasycznego velvet topu, czyli klasycznego matu. Ale pokażę Wam też opcję mega fajną z użyciem velvet top coatu z wersją holo. On ma w sobie bardzo małą ilość drobinek holograficznych i daje też wykończenie matowe, ale to jest świetna alternatywa właśnie pod sweterkowe stylizacje. Jak widzicie, tych drobinek wcale nie ma tak dużo, a dają mega fajny efekt. Gdy mamy top w lampie, utwardza nam się, musimy wykonać specjalną mieszankę. Kładę sobie tutaj krople tego koloru różowego. To jest ten sam, który mamy w tle. Do tego dodaję sobie bardzo małą ilość koloru białego i bardzo ważny element, czyli odrobinę proszku akrylowego przezroczystego. Tą mieszankę sobie dokładnie mieszamy. Jej zadaniem będzie malowanie sweterka właśnie przy użyciu tej mieszanki dwóch kolorów oraz proszku akrylowego. Co nam daje, jaki efekt? Oczywiście ten kolor różowy sprawia, że to będzie bardzo kolor
podobny do naszego koloru tła. Odrobina bieli sprawia, że jest on nieco jaśniejszy, ale bardzo mała ilość jest tego koloru białego, więc różnica jest też mała. Dzięki temu troszkę lepiej widać ten wzór, ale to jest subtelna różnica. A ten proszek akrylowy zagęszcza nam trochę tą mieszankę i łatwiej jest nią malować. Mamy już gotowy ten utwardzony nasz top. Zobaczcie, jak fajnie, subtelnie lśnią pod nim holodrobinki. Mamy gotową naszą mieszankę. Bierzemy sobie jakiś cieniutki pędzelek do malowania sweterków, żeby tego produktu trochę nabrać, ale gdy będziemy mieć gruby pędzelek i on nam obklei się produktem, będzie nam ciężko zrobić takie precyzyjne wzory. I przechodzimy do malowania dwóch takich półokręgów. Najpierw robię sobie taki dosyć prosty zarys, żeby wiedzieć, gdzie będą się te elementy znajdować. Następnie delikatnie dokładamy sobie produktu, żeby nasza linia była wypukła, bo o to chodzi w sweterkach, żeby uzyskać taką strukturę wypukłości. Kolejny etap to jest dodanie takich malutkich elementów, które będą wyglądały troszkę jak słonko, troszkę jak takie koło zębate. Dodajemy je sobie wzdłuż całego naszego okrągłego elementu, jednego i drugiego. Zwróćcie sobie uwagę, że ta nasza mieszanka jest produktem dosyć gęstym. Ja sobie tutaj powoli pracuję, maluję dwa elementy od razu i nic mi się nie rozpływa. Ten wzór zostaje na swoim miejscu, mimo że jest położony dosyć grubą warstwą. I teraz już tylko poprawiamy sobie, czyli w niektórych miejscach dodajemy odrobinę produktu, gdy któreś nasze koło zębate wyszło nieco mniejsze albo nieco mniej wypukłe, bo zależy nam też, pamiętajcie, cały czas na wypukłości naszego wzoru. Etap kolejny, biorę sobie sondę i dodaję kropki na tej powierzchni, która pozostała mi poza naszymi zębatymi kołami. Motyw kropek jest super do sweterków, bo on wychodzi wypukły, bardzo fajnie wygląda, nawet same kropki wyglądają mega fajnie. No i mamy tutaj gotową, wykonaną stylizację i co bardzo ważne, nie wkładamy tego do lampy, tylko w tym momencie mamy tutaj nasz transparentny proszek akrylowy i posypujemy naszą stylizację bardzo dokładnie całą tym proszkiem akrylowym. Warto jest dłoń klientki czy Waszą dłoń odwrócić na różne sposoby, żeby dokładnie ten paznokieć posypać. Posypujemy i delikatnie wstrząsamy i powtarzamy to. Nie, że przejedziemy raz po całej powierzchni, a kilkukrotnie powtarzamy z różnych stron, ponieważ on się przykleja do nieutwardzonej warstwy tej naszej mieszanki, ale trzeba to zrobić bardzo dokładnie. I po takim posypaniu ja delikatnie opłukuję i wkładam do lampy. Ja wyrobiłam sobie taki nawyk, że po tych 30 sekundach jeszcze raz delikatnie obsypuję i wkładam do lampy na drugie 30 sekund. Po pierwsze dlatego, że malowałyśmy grubszą warstwą produktu, więc wymaga ona dłuższego czasu utwardzania. A po drugie dlatego, że jeżeli w tej chwili jeszcze gdzieś została lepka warstwa na naszym kolorze, to ja w tej chwili przykleję do niej jeszcze ten proszek akrylowy. Więc jeszcze raz wkładamy do lampy na drugie 30 sekund. Po wyjęciu takiej stylizacji z lampy pozbywamy się niechcianego proszku. On nam się do topu nie przykleił, bo tam nie mieliśmy żadnej lepkiej warstwy. Przykleił nam się tylko do naszego elementu. I zobaczcie, jaki piękny, wypukły sweterek nam powstał. Ja jeszcze dodam do niego mały akcent. To jest kolor 330, taki złoto-srebrzysty, on ma ten efekt flesza w sobie, przepiękne drobinki i on jest bardzo, ma dużo małych drobinek w sobie. Element dodatkowy, ozdobny na moim dzisiejszym sweterku, wewnątrz jednego i drugiego koła, jako taka cienka linia, odrobina błyszczącego złota. I tak prezentuje się już w 100% gotowe zdobienie, gotowa stylizacja. Oczywiście nasza stylizacja dołącza do kilku innych propozycji, ponieważ tą metodą w ten sposób jesteście w stanie wykonać bardzo dużą, różną ilość zdobień. Tutaj macie przykładowe inne wersje kolorystyczne i z innymi motywami. Jak widzicie, te są wykonane na totalnie matowym topie. Tutaj mamy dodatkowo te holodrobinki. Wzór jest bardzo zbliżony tutaj, natomiast tu macie motyw jesiennych liści, ale w wersji sweterkowej. Jeżeli chodzi o kolory bazowe, tu macie kolor 320,
227, 233, 383 i 380, którym malowałyśmy dziś. Ja Wam oczywiście w opisie te kolory wymienię, a możecie sobie zobaczyć po prostu i różne inne kombinacje i inspiracje. Wiecie już, jaka jest metoda na stworzenie idealnych, fajnych, drobnych, wypukłych sweterków w takim matowym efekcie. Tą samą metodą będziecie wykonywać zdobienia typowo sweterkowe, śnieżynki i różne inne stylizacje bardziej zimowe właśnie w sweterkowym wykończeniu. Jestem ciekawa, jak Wam się podobają. Jak widzicie, sweterkowe zdobienia powstają dosłownie ekspresowo. Ich namalowanie jest bardzo proste, co ważne, daje szereg różnych opcji, bo nie musimy się już bać koloru. Kiedyś sweterki były w pastelowych odcieniach i w motywie tylko i wyłącznie sweterkowego wzoru. Dziś mamy przeróżne motywy, różne kolory, nie bójcie się dodawać tam błysku, nie bójcie się kombinować, mamy ogromne pole do popisu i całą jesień, i całą zimę właściwie wszystkie wzory można wrzucać w ten efekt sweterka. Widziałyście na zbliżeniu kilka inspiracji, tam pojawiły się jakieś fajne motywy liści i zdobienie, które pokazałam Wam dzisiaj. Jestem ciekawa, jak Wam się te opcje podobają, no bo ta dzisiejsza stylizacja, nie ma co ukrywać, jest dosyć nietypowa, bo tam nie ma motywu jesiennego, ani sweterkowego, ani zimowego, ale pokazuje właśnie to, że możecie różne wzory malować tym efektem. Jestem ciekawa Waszej opinii właśnie o dzisiejszych stylizacjach, a przede wszystkim ogólnie o sweterkach. Jaka jest Wasza metoda, jak Wy wykonujecie sweterki? Czy może jeszcze nie próbował ktoś z Was, ale to chyba niemożliwe. Jeżeli tak jest, to faktycznie próbujcie. Pamiętajcie dodawać swoje prace na Instagramie z hashtagiem Lakierowniczka Inspiruje, a ja już czekam na ten ogrom różnych fajnych sweterkowych zdobień. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!